Witam, dzień dobry. Naszym gościem Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł suwerennej Polski i chyba największy tuskożerca w Sejmie, jak mówią niektórzy. Zgadza się pan z tym? No, od samego początku, od tej kadencji byłem zwolennikiem, jestem postawienia Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Konsekwentnie od 13 lat za tym optuję, ponieważ rzeczywiście Tusk musi być rozliczony za fatalną umowę gazową z roku 2010, za to, że chciał Polskę zabetonować rosyjskim gazem do 2035 roku. To ja czegoś nie rozumiem. To dlaczego państwo, jak słyszeliśmy przed chwilą w materiale Rocha Kowalskiego, dlaczego odkładacie powoływanie tej komisji? Rafał Bochenek mówi, że dzisiaj, czy na tym posiedzeniu, które dzisiaj startuje, nie będzie powoływania składu. Krzysztof Sobolewski z PiSu też mówi, że ukonstytuowanie się komisji dopiero za miesiąc. Czy wy nie zaczynacie trochę tchórzyć, wycofywać się rakiem z tej komisji? Znaczy, ufam, że ta komisja powstanie jak najszybciej. Polacy chcą deputinizacji, Polacy chcą eliminacji rosyjskich wpływów w pełni transparentnie. Sam osobiście na samym początku dyskusji na temat tej nowej formuły komisji, dlatego że ja półtora roku temu razem ze swoimi przyjaciółmi z ówczesnej Solidarnej Polski zgłaszaliśmy pomysł powołania komisji śledczej do spraw polityki energetycznej lat 2007-2015. Nie ma, jest ta komisja weryfikacyjna, no ale i powiedziałem, że chcę być świadkiem, dlatego że mnóstwo dokumentów, mnóstwo informacji o tym, jak zachowywali się politycy PO, jak na przykład pan Aleksander Gracz, czy wiceminister, ówczesny architekt umowy gazowej, pan Mikołaj Budzenowski. Opinia publiczna powinna o tych faktach poznać i kulisy tych tamtych decyzji. Janusz Kowalski mówi, że chce być świadkiem, tak? Nie chce pan być członkiem tej komisji, chcę możemy powiedzieć to wykluczyć o tym, na pewno, chcę powiedzieć o tym fatalnym okresie proputinowskiej, prorosyjskiej polityki Donalda Tuska, ponieważ ja miałem wielki zaszczyt pracować u boku świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Monitorowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP polsko-rosyjskie negocjacje. Chcieliśmy współpracować z administracją Tuska, ale Donald Tusk przestawiał wajchę z zachodu na wschód i wolał pracować z Putinem i z prezydentem Kaczyńskim. I dlatego ta polityka resetu była czymś bardzo złym. Panie pośle, była polityka... pan ma być świadkiem, a kto będzie w takim razie w tej komisji? Dzisiaj o północy miała termin składania. Mam nadzieję, że eksperci, mam nadzieję, że ci nazwiska, ludzie, którzy... ma pan jakieś już? Nie, to razem z przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości omówimy. Ja potwierdza pan to, o czym przed chwilą słyszeliśmy, że nie dotrzymacie tego terminu, że dzisiaj Zjednoczona Prawica nie to jest powoła decyzja, swoich... To jest decyzja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że będzie podjęta taka decyzja, żeby jak najszybciej ta komisja po prostu ruszyła. No, jak najszybciej Polacy to byłoby złożyć o północy członków. Polacy, gdyby to ode mnie zależało, to nawet dzisiaj o północy, o pierwszej w nocy, o drugiej, o trzeciej podjąłbym decyzję, aby powołać tę komisję, przyjąć również poprawki czy nowelizację. A potwierdza pan, że tego nie będzie? No rozmawiacie wewnątrz klubu. Nie wiem tego. Mówiąc osobiście, nie wiem tego. Czekam jako zwykły członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na decyzję, ponieważ chcę bardzo deputinizacji. Porozmawiam o tym w ciągu dalszym naszej rozmowy w radiu internetowym RMF24, na stronie rmf24.pl oraz na Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. Naszym gościem cały czas Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Zerknijmy na chwilę na to, co dzieje się w Sejmie. Jest 12.06, rusza posiedzenie w tym momencie. Jak patrzymy, posłowie dopiero się zbierają, więc dobrze, że pan jest z nami, a nie tutaj przez chwilę, to możemy od razu wytłumaczyć, co się dzieje. Na tym posiedzeniu mają ruszyć prace i pewnie mają być też kończone nad ustawą prezydencką. Nad ustawą prezydencką w sprawie tej rosyjskiej komisji, która de facto tej komisji wybija zęby, mówiąc tak bardzo obrazowo. Poprzecie jako suwerenna Polska tę ustawę prezydencką w całości? Suwerenna Polska zagłosuje tak, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że my bardzo chcemy deputinizacji, bardzo chcemy ujawnienia rosyjskich wpływów. Dojdziemy tutaj do porozumienia, jeżeli będą jakieś zmiany mówi w tej pan, nowelizacji. Tak jak PiS, Rafał Bochenek, rzecznik PiS, mówił, że co do zasady pomysły prezydenta popiera. Tak, dlatego jeszcze w szczegółach na pewno ta rozmowa w tej chwili się toczy w klubie parlamentarnym, czy wszystkie propozycje rzeczywiście zostaną ostatecznie poparte, ale nasza wielka determinacja i Prawa i Sprawiedliwości, i Suwerennej Polski jest jedna. Musimy jak najszybciej ujawnić wszystkie rosyjskie wpływy w Polsce. Zresztą sondaże też to pokazują. Polacy tego chcą. Polacy nie chcą pracować z ludźmi, którzy uzależniali Polskę od rosyjskiego gazu, którzy byli przeciwko Baltic Pipe, którzy nasze bezpieczeństwo w zakresie militarnym obniżali. No tutaj te nazwiska to są oczywiste. To jest Donald Tusk, Waldemar Pawlak, Aleksander Grad, Radosław Sikorski. Można by było wymienić. Radosław Sikorski, który przecież jeszcze w 2015 roku, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy dokładnie sugerował, że Polska powinna walczyć o miejsce w zarządzie Nord Stream, spółki Nord Stream. No, jakim trzeba być po prostu politykiem, żeby takie rzeczy mówić? Który walczył z Sowietami. To był człowiek, który był kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości, a potem jak przeszedł do Donalda Tuska, to autentycznie zwariował. No, Radosław Sikorski zwariował. No, stał się najbardziej takim prokremlowskim neofitą. To jest moje zdanie. Nie, panie redaktorze, jeżeli jest się Polakiem, jeżeli się patriotą, jeżeli walczy się z Sowietami, wie...
czym był i czym jest komunizm i czym jest Rosja, czym jest Krym. A potem tylko dla karierki zagranicznej, bo taka była moim zdaniem motywacja Radosława Sikorskiego, taka jest moja opinia, po prostu przedstawia wajchę o 180 stopni. I Radosław Sikorski jest właśnie tą twarzą polsko-rosyjskiego resetu, jest twarzą służalczości gabinetu Donalda Tuska wobec Rosji putinowskiej. To po prostu się wydarzyło naprawdę. Wystarczy zobaczyć pierwszy odcinek znakomitego serialu pana Rachonia i profesora Cęckiewicza Reset. Niestety to się wydarzyło naprawdę. Wspomniał pan Sławomira Cęckiewicza. Będzie tym szefem tej komisji weryfikacyjnej? Albo członkiem chociażby zgłosić się? Gdyby to ode mnie zależało, bo z profesorem Cęckiewiczem pisałem między innymi książkę biografię świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, więc znam jego warsztat. Jest to profesjonalista, jest to człowiek, który potrafi patrzeć na dokumenty w sposób profesjonalny, zimny, nie wyciąga niepotrzebnych politycznych wniosków. Kogo zgłosić do tej komisji? Gdyby to ode mnie zależało, zresztą od samego początku mówi, taka osoba jest jak... Jest pan jednym z posłów, to od pana zależy. Profesor Cęckiewicz powinien zostać w mojej ocenie członkiem tej komisji. Zresztą jego zgłosi wielkie zasługi... Zgłosi klubu jego kandydaturę? Myśmy już o tym mówili po prostu wprost, dlatego że jego wielkie zasługi z walką z tą całą sowiecką agenturą WSI, czyli komunistycznymi służbami wojskowymi za czasów rządu pierwszego Prawa i Sprawiedliwości są nieocenione. To jest wielki polski patriota, który zapisze się wielkimi literami w polskiej historii właśnie w walce z desowietyzacją, znaczy zwolennikiem desowietyzacji. Kto jeszcze mógłby iść do tej komisji oprócz Sławomira Cęckiewicza? Moim zdaniem tacy właśnie ludzie, profesjonalni historycy, profesjonalni prawdziwi. Nie jest posłem, mógłby. To jest absolutnie bardzo dobry wybór. No, ja jestem uczniem pana Piotra Naimskiego. No, jest to człowiek, który cały jego życiorys to była walka o dywersyfikację dostaw nośników energii do Polski, o umowie gazowej, o tym jak Donald Tusk przedstawiał zwrotnicę z zachodu na wschód. Piotr Naimski mógłby godzinami opowiadać i jestem przekonany, że właśnie dlatego Donald Tusk dzisiaj mobilizuje Polaków przeciwko deputinizacji, bo ma świadomość, że tacy ludzie jak Piotr Naimski, jak profesor Cęckiewicz mogą przypomnieć milionom Polaków, na przykład dzisiejszym 20-latkom, którzy 13 lat temu mieli 7 lat i tych rzeczy po prostu nie pamiętają, jak po prostu umizgiwał się Donald Tusk do Kremla. Z drugiej strony pewnie Donald Tusk będzie przekonywał, jak wy jesteście blisko Rosji, chociażby w kwestiach energetycznych. W żadnej nie jesteśmy w tym. Ile sprowadzamy ze wschodów gazu LPG? Jak dużo sprowadzamy rosyjskiego gazu na przykład do Unii Petrolu w Czechach? Też są argumenty, których można używać przeciwko wam. Panie redaktorze, dlatego 2015 roku pierwszymi decyzjami rządu Zjednoczonej Prawicy było przestawienie tej zwrotnicy ze wschodu na Zachód. Budowaliśmy Baltic Pipe, uniezależniliśmy Polskę od rosyjskich węglowodorów, po prostu to zrobiliśmy. Donald Tusk tego nie zrobił, on tego nawet nie chciał zrobić. Likwidował wszystkie projekty, nawet w kampanii w roku 2007 w jednym z miesięczników biznesowych powiedział jasno, że jest przeciwko gazowi z Norwegii. On po prostu myślał w taki sposób. On wyciągnął, dlaczego w ogóle tak Donald Tusk i Radosław Sikorski się zachowywali? To jest bardzo prosty mechanizm. Ponieważ Aleksander Kwaśniewski nie zrobił nigdy kariery politycznej w Unii Europejskiej, która jest jednak organizmem, poza Polską, w którym głos decydujący mają Niemcy, ze względu na jeden, jedyny, można powiedzieć, dobry moment w historii politycznej Aleksandra Kwaśniewskiego. I to mówi jako zdeklarowany antykomunista, ale trzeba oddać, czyli postawienie w 2004 roku na rewolucję, pomarańczową rewolucję, postawienie się po stronie... To prawda, Aleksander Kwaśniewski razem z Patem Koksem byli wtedy takimi wysłannikami Unii Europejskiej na Ukrainie. I ja chcę jasno przyznać, że wtedy, kiedy Aleksander Kwaśniewski, kiedy ówczesny prezydent miasta stołecznego Warszawy Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, w ogóle wszyscy polscy politycy stanęliśmy po stronie Ukrainy, to Aleksander Kwaśniewski zapłacił za to oczywiście w Unii Europejskiej dużą cenę. Nigdy nie dostał żadnej propozycji stanowiska w strukturach międzynarodowych. Pełnił różne funkcje w ramach Unii Europejskiej, ale fakt, to nie było jakieś konkretne stanowisko. Wielu wskazywało, że właśnie ten, jak to się nazywa, sprzeciw wobec Rosji był zawsze blokerem. I Donald Tusk wyciągnął z tego wnioski. Projektując całą swoją karierę polityczną, chce zrobić karierę w Unii Europejskiej, przy boku mojej patronki Angeli Merkel, wiedział, że musi być bardzo prorosyjski, musi się wpisać w politykę niemiecko-rosyjską. Dlatego wstrzymał Baltic Pipe, dał zielone światło, bo o tym trzeba pamiętać. Dał zielone światło Nord Stream 1, ponieważ rząd Jarosława Kaczyńskiego blokował Nord Stream 1. Przyszedł Donald Tusk, pamiętamy tą słynną konferencję, kiedy Angela Merkel poklepywała Donalda Tuska i mu mówiła z rozbrającą szczerością, no tak, Donald Tusk zgodził się na to, żeby wkopać na odpowiednią głębokość Nord Stream 1. Jak będziecie kiedyś chcieli rozbudowywać porty, to może to zmienimy. No to była bezczelność. Donald Tusk wiedział i oszukał również swoich wyborców, oszukał Platformę Obywatelską, wiedział, że w roku 2014 ma szansę
jak będzie prowadził prorosyjską politykę, ma szansę na robienie kariery politycznej po to, żeby przez 5 lat nic nie robienia potem nie blokować Nord Stream 2. Nie zrobił nic w tej sprawie. Zarobił gigantyczne pieniądze. Nie chce dzisiaj pokazać swojego majątku. Mój na przykład majątek jest jawny. Jest jawny. Jest jawny, to prawda. Donald Tusk, proszę zobaczyć. 17 tysięcy złotych ma pan na koncie teraz według ostatniego. Piszą, że jestem milionerem, a nawet nie mam 1 miliona. Po no zaraz, prostu, ale panie redaktorze. Raporty mówią prawdę. 2,5 miliona prawie pan zarobił w spółkach przed polityką. Ja nie mam z tym problemu, żeby o tym mówić, ponieważ jak w 2016 roku przyszedłem do PGNiG i zbudowałem zespół prawników, który wywalczył 6 miliardów złotych. Uratowałem 11 tysięcy miejsc pracy, których Platforma chciała zlikwidować w polskiej spółce gazownictwa. Zbudowałem profesjonalną ligę piłki ręcznej PGNiG. I to tylko w pierwszym jednym roku. Jestem z tego okresu bardzo dumny. I wypalałem żelazem wszystkie nieprawidłowości Platformy Obywatelskiej. Ja pamiętam swój pierwszy dzień. Mogę tutaj też zdradzić. W pierwszym dniu... Tylko proszę mi pozwolić dojść do słowa. W pierwszej godzinie wstrzymałem wielkie darowizny, które w ostatnich godzinach Platforma Obywatelska dla pewnej znanej aktorki prowadzącej teatr chciała przekazać w Warszawie i pewnego znanego aktora, przyjaciela Rafała Trzaskowskiego, setki tysięcy po prostu złotych. Wypalaliśmy żelazem wszystkie nieprawidłowości PO-PSL. Akurat a polityka od sztuki powinna być... Ale jedna rzecz, panie taka, pośle, ale, jedna rzecz, ale Donald Tusk, nie wiemy jaki ma majątek, nie wiemy ile zarobił w Brukseli. Przepisał go w czasie pełnienia funkcji na swoją małżonkę, jako jedyny polityk w czasie pełnienia funkcji. Wie pan, że obecnie nie musi publikować? Ale Jerzy Buzek w roku 2001, kiedy nie było takiego obowiązku, pokazał swój majątek. Dlaczego dzisiaj Donald Tusk nie chce pokazać milionom Polaków swojego majątku? Dlaczego emerytom, którzy mają 1500 zł... A dlaczego premier nie chce pokazać całości swojego majątku? Ilu polityków przepisuje swoje majątki? Szef największej partii opozycyjnej ukrywa informację, że ma najprawdopodobniej najwyższą emeryturę, 30 tysięcy złotych. Rolnicy mają 1500 złotych, on ma 30 tysięcy złotych. Za 5 lat nic nie robi. Złamał prawo? Proszę mnie, nie, ale nie pokażę. Złamał. Transparentnie, kampania wyborcza. Ile zarobi w Brukseli? Panie pośle, przejdźmy, bo wiem, że jak pan rzucić hasło Tusk, to może pan pewnie 2 godziny prawda, cały czas. To prawda. Ale mam nadzieję, że to już jest ostatnie miesiące i zniknie z polskiej jesteśmy polityki. W kwestiach majątkowych, to skoro pan wywołał ten temat i nie lubi o tym rozmawiać, mimo wszystko. W czasach przedpolitycznych swoich, przedposelskich, tak, w PGNiG-u, w KGHM-ie zarobił pan w PGNiG-u w zarządzie 2,2 miliona, w Radzie Nadzorczej KGHM-u 275 tysięcy, a teraz jak pan sam wpisał w oświadczenie majątkowe, ma gotówki 17 700 zł. Gdzie się to panu rozpłynęło? Nie, no właśnie, to się zastanawia po prostu, dlatego te dane są oczywiście bardzo mocno nieprecyzyjne. To są bardzo dane nieprecyzyjne. I powiedziałem, że ja takich pieniędzy nigdy u siebie nie widziałem, no, ale nie będę polemizował. No, ale raporty spółek kłamią, jeżeli tak, to jest... Ja szanuję panią Biankę Mikołajewską, bo pamiętam jeszcze, jak była radną Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Łodzi, wtedy, kiedy zaczynałem swoją karierę polityczną jako przedstawiciel młodych konserwatystów w Łodzi. Dzisiaj była radna SLD, która jest dziennikarką w wirtualnej Polsce, buduje jakąś po prostu tajemniczą rolę. Chcę jasno powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość, jedną z pierwszych decyzji, które podjęło w roku 2015 i 2016, to było ścięcie, gigantyczne ścięcie apanaży dla spółek Skarbu Państwa. Porównajmy sobie, ile jakiś pan Krawiec, szef PKN Orlen... Małgorzata Sadurska, ile? 9 milionów złotych? Panie redaktorze, ile zarabiali menadżerowie, którzy nic nie robili, kiedy w mojej ocenie spółki po prostu albo były wyprzedawane, no nie, albo dołowały. No porównajmy sobie Orlen dzisiaj. Kompletnie nie wyszła. Wie pan, ile polityków, którzy przeskoczyli do biznesu, jakie mają pensje, ile zarabiają? Ja, panie ile w redaktorze, spółkach, ja ile w Narodowym Banku Polskim? I wie pan, że to ja też nie jest problemu do końca chyba w porządku. Ja nie mam z tym problemu, żeby mówić o tym, że należy twardo rozliczyć każdego menadżera za to, co zrobił. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłem. 6 miliardów złotych, 11 tysięcy miejsc pracy, duże reformy w PGNiG. Ale, 2,5 miliona się ale powiem panu, jak byłem prawie członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź, to wtedy właśnie wymyśliłem, że potrzebna jest radykalna reforma kodeksu spółek handlowych, żeby zwiększyć, zaostrzyć przepisy dla członków rad nadzorczych, żeby to nie były ciepłe posadki i na poziomie komunalnym, i na poziomie rządowym. I to ja doprowadziłem do tego, że przyjęliśmy przepisy, które spowodowały, że dzisiaj bycie członkiem rady nadzorczej jakiejkolwiek spółki w Polsce to jest większa odpowiedzialność. To była konsekwencja moich decyzji. Czy to jest dobre, panie redaktorze, czy to jest złe? W mojej ocenie to jest dobre. Polacy chcą mieć bardzo dobrze... często członkowie rad nadzorczych nie wiedzą, co się dzieje i nie mają. A już teraz tak nie ma. Teraz mają odpowiedzialność, teraz mają własnym odpowiedzialność, majątkiem, ale wie pan, teraz że... mają własnym majątkiem, a najważniejsze, mogą lepiej kontrolować spółki, bo ja uważam, że trzeba rozliczać menadżerów za to, jak prowadzą spółki. Ja jestem dumny z moich wielu kolegów i koleżanek w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bo to przecież byłem tam wiceministrem, jak te spółki dzisiaj są zarządzane.
to w porównaniu z Platformą Obywatelską to jest nieba ziemia. W Platformie Obywatelskiej były albo wyprzedawane, albo bankrutowały, albo dołowały. Produkty. A dzisiaj? Panie pośle, porozmawiamy o polityce. Tak. Suwerenna Polska idzie do wyborów w ramię z PiS-em? No to jest najlepszy scenariusz. No dzisiaj, bo ale czy faktycznie tak myślę, będzie? Myślę, że pójdzie, dlatego że nawet widząc to, co się dzieje po stronie opozycji, czyli jakby integracja wokół Donalda Tuska, czyli tego architekta zła i architekta przemysłu pogardy, tych wszystkich sił i prorosyjskich, dość i proniemieckich, Tusku, i tak dalej, my się też musimy integrować. My, naprawdę najgorszą rzeczą dla polskiej suwerenności i niepodległości jest dojście Donalda Tuska do władzy. Dlaczego? Dlatego, że natychmiast zgodziłby się na przykład na przyjęcie muzułmańskich imigrantów, okay, nie, bo chcę ustalić przesyłanych tylko... przez Niemców. Będę przecinał. Autobusami. Rozumiem, że startujecie razem. Jestem przekonany, że macie tak. Już podzielone miejsca. Kto, ile macie jedynek w ramach suwerennej Polski? To są decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra Zbigniewa Ziobro. Pan z Opola, rozumiem, startuje cały czas. Znaczy, ja zawsze byłem posłem, bo to jest pierwsza moja kadencja i chcę być w Opolu. Mam swoje miejsce numer 3. Mam nadzieję, że na tym miejscu również będę. A skoro chcecie startować razem, to czemu coraz bardziej się różnicie? PiS i Suwerenna Polska. Mam takie wrażenie, że coraz dalej. Wy stajecie się taką partią radykalną wręcz momentami, jakbyście rywalizowali z Konfederacją czasem. Czy pan widzi radykalnego polityka? Jestem najbardziej... Totalnie. Ja jestem człowiekiem, zawsze powiedziałem, centrum. Ja nie lubię radykalizowania, ani prawicowych, ani lewicowych. Jak był kiedyś edytorem Wikipedii i robił hasło radykalny polityk, dałbym między innymi pana zdjęcie. Dialog to jest moje drugie imię i wcale nie żartuję i nie ironizuję, bo chcę przypomnieć, że jak 2 tygodnie temu była głosowana moja najważniejsza ustawa w tej kadencji, ustawa o biogazowniach rolniczych, biopaliwach, fundamentalna dla rolników, dotrzymałem słowa, to 449 posłów przy Donaldzie Tusku, którego widziałem 5 metrów nad sobą po prostu, bo wtedy był w Sejmie. 449 posłów zagłosowało za ustawą Janusza Kowalskiego. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Ale dlaczego Donalda Tuska? Ale proszę zobaczyć. To oznacza, że potrafimy... Nie, tylko potrafimy jednak znaleźć tak zwane dobro publiczne, porozumieć się i podjąć dobre decyzje dla polskich rolników. I to oznacza, że nie mam problemu z dialogiem i z dogadaniem się również z opozycją, jeżeli oczywiście, to jest ważne dla polskich rolników. Suwerenna Polska, mam wrażenie, coraz bardziej idzie na takie pozycje radykalne. Coraz częściej Unia zła. Czym jesteśmy radykalni? Szczepienia na COVID złe. Gdzieś tak idziecie bardziej. Ale we wszystkim mam rację. A w czym się pomyliliśmy, panie redaktorze? Szczepienie na COVID jednoznacznie złe? No, panie redaktorze, my mówiliśmy w ten sposób. Każdy ma wolność wyboru. Jeżeli ktoś się chce szczepić, niech się szczepi, ale nie może być przymusu. I rzeczywiście wstrzymaliśmy. Byłem jednym z tych posłów, którzy wstrzymali szczepienia obowiązkowe. I jest to jedno z większych zwycięstw. Unia Europejska jest zła? No, jeżeli dzisiaj eurokraci chcą nam przywozić w autobusach imigrantów albo karać Polskę za nieprzyjęcie imigranta 20 000 euro, to przepraszam, czy to jest dobre? Ale jeżeli prezydent mojego kraju kilka dni temu, orędzie, najważniejsza jedna z rzeczy, którą może prezydent Andrzej Duda wygłosić, mówi, cytuję, z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzją było wejście Polski do Unii Europejskiej. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic, wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. No, to jest laurka. Trochę inna niż do to, co pan roku 2019-2020 duża część z tych opinii mogło mieć swoją, można powiedzieć, podbudowę. Natomiast decyzje, które zapadły w roku 2019-2020, czyli Green Deal, KPO, czyli metoda szantażu, czyli przede wszystkim Fit for 55, ta gigantyczna drożyzna, bo dzisiaj płacimy gigantyczne rachunki za energię, za ciepło właśnie przez Unię Europejską. To się, panie redaktorze, dzieje naprawdę. Ludzie dzisiaj nie mają jak płacić za energię i za ciepło te rachunki, a my musimy zapożyczać się w budżecie, żeby obniżać rachunki milionom Polaków ze względu właśnie na politykę Unii Europejskiej. Jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby realizować polskie interesy, a nie jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby realizować w Polsce unijne interesy. Tak, wielu to prawda, zapomina. Ale widzę, że ja jestem egoistą narodowym. Z PiS-em. Ja jestem egoistą narodowym. Ja naprawdę nie mam w nosie rolnika. Ale mówi pan, że jest człowiekiem dialogu, to trzeba ten ale dialog mam w nosie, robić z Zachodem. Przepraszam bardzo, rolnika francuskiego, tak samo jak oni mają w nosie polskich rolników. Mam w nosie, przepraszam bardzo, to, co się dzieje w innych państwach, dlatego że nikt dzisiaj nie spotkał się z rolnikami, którzy w Chrubieszowie... Ale też nie jesteśmy samodzielną wyspą. Którzy w Chrubieszowie protestowali. Nikt nie spotkał się z rolnikami, z eurokratów, którzy protestowali w Szczecinie. Proszę zauważyć, panie redaktorze, 24 godziny temu powinna być podjęta decyzja. Podobno były już te pieniądze, 40 milionów euro dla polskich rolników i znowu Ursula von der Leyen blokuje, znowu szantażuje, znowu tworzy nowe podziały. Czy to jest okej? No w mojej ocenie nie. W mojej ocenie nie. 15 września zakończy się zakaz importu między innymi na pszenicę, na kukurydzę, na nasiona słonecznika, na rzepak.
nie ma żadnego przypadku, że Komisja Europejska, która chce powrotu Donalda Tuska, na sam środek kampanii wyborczej doprowadzi do dużego kryzysu, bo w mojej ocenie chciałbym się w tej sprawie mylić. Nie przedłużą tego zakazu. Chciałbym się mylić. Na sam koniec, bo zostały nam dwie minuty naszej rozmowy, chciałem zapytać, skoro mówimy o kwestiach wyborczo-politycznych, a o pana wizerunek. Zagląda pan do internetu czasem na różne strony tam rozrywkowe, zabawne, dowcipne? No czasami tak. Wchodzi pan na jakiś Make Life Harder na przykład. A lubię ten portal, bo rzeczywiście... Wie pan, czasami jaki mam tam wizerunek? Trochę takiego radykała z kreskówki wręcz bym powiedział. Czasami mnie zauważają rzeczywiście. Nie przeszkadza panu ten wizerunek? No, panie rektorze, no każdy ma... To jest demokracja. No, on robi panu zasięgi, on robi panu popularność, ale pytanie... Ja jestem człowiekiem spokojnym. No, jeżeli ktoś mnie przedstawia w jakichś tam karykaturalnych nie wiem, obrazie, no co ja mogę na to powiedzieć? Przecież pan ze mną rozmawia. Mam argumenty, może pan się uśmiechnąć, jestem skuteczny, albo może nerwować. To no, pan się bardziej uśmiecha, jak pan widzi ten mem z sobą? Nie, ja jestem sobą. Idę do Sejmu, jestem sobą. Jestem tutaj, jestem sobą. Idę na ulicę do górników, do rolników, jestem po prostu sobą. Ja nie muszę nikogo udawać. Tak jest Janusz Kowalski. Tak. Janusz Kowalski nie lubi Donalda Tuska. Janusz Kowalski walczy o polską mniejszość w Niemczech i chce polsko-niemieckiej symetrii. Janusz Kowalski walczy o tanią energię i ciepło. No taki po prostu jestem. I nie lubię eurokratów. Tak. Chcę ich po prostu wyrzucić, zdeputylizować. Tak. No, no mam okłamywać. Nawet mam się. Janusz Kowalski jest bohaterem memów? Nie przeszkadza to panu? Ja mam nadzieję, że kiedyś ci, którzy te memy produkują, jednak dojdą do pewnej takiej refleksji, że Janusz Kowalski walczy o ich interesy. Między innymi po to, żeby płacili tanie rachunki za energię i za ciepło. I chciałbym się w tych sprawach mylić. A nie jest tak pan, często, że pan czasem celowo również przerysowuje się? Czy ale nie? Co, gdzie przerysowuje, panie rektorze? Ja emocjami. Jestem, nie. Problem polega na tym, że polska polityka często staje się taką polityką jak w Niemczech czy we Francji. Taką mdłą. Jednak moim zdaniem Polacy muszą jasno widzieć, kto jest za tym, a kto jest przeciwko. No nie będę zrobił żadnych umizgów do totalnej opozycji, jeżeli jadą do Brukseli i po prostu atakują Rzeczpospolitą. No to nazywam ich po prostu jednoznacznie. No jak widzę Krzysztofa Śmiszka, jak widzę Roberta Biedronia, którzy nigdy w mojej ocenie nie zrobili niczego dobrego dla Polski, no to co mam po prostu o nich mówić? Że to są świetni politycy? No wstyd mi, że tacy ludzie zastrzeżają w Parlamencie Europejskim. No nie, żadnych. Ja nie chcę mieć takich kolegów. Ani postkomuny, ani Donalda Tuska. Chciałbym mieć takich patriotów, którzy rzeczywiście w sprawach ważnych dla Polski mówią polskim głosem. To mówił Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Taki po prostu jestem i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Taki był Janusz Kowalski. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.